Jack, aeropańska blokada broni wciąż działa, więc nie możesz użyć laski bojowej. Dotrzyj do sanktuarium i wyłącz ją, inaczej piraci nie mają szans. To prawda. Jesteście duet Demolka, zgadzam się. Zgadzam się z tobą, Jack, masz 100% rację. Ogólnie to jesteśmy właśnie w tej... Ej, to jest to miasto z początku gry. O kurde, oni je zniszczyli. Ale banda przygłupów, bez kitu. Ej, to mi się nie podoba, tamto miasto tak zajebiście wyglądało. W sensie w wersji niezniszczonej oczywiście, of course. Wow, tam u góry jakaś sekcja platformowa będzie. Czyli teoretycznie wróciliśmy na początek gry, można by powiedzieć. Znaczy nawet nie teoretycznie, a faktycznie żeśmy wrócili na początek gry. Teraz trochę sekcji platformowej będzie. Czuję się, jakbym wchodził, kurde, po raz drugi na pałac barona Praxisa z Jacka dwójki, no nie? Coś takiego, takie coś właściwie odczuwam. Nie wiem czemu w zasadzie, tak miejsce trochę mi znajomo wygląda. Aha, czyli teraz trzeba będzie przeskakiwać. Dobrze. Very nice. Elegancko. I lecimy do zielonej kropki. Jesteśmy chyba dosyć blisko miejsca celowego, ale tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić. Byłem blisko miejsca docelowego, ale coś nie pykło. Chyba będę musiał tutaj użyć spowalniacza czasu, bo inaczej się nie da. W ogóle ciekawostka, dzisiaj za powiedzmy niecałe 2 godziny, no bo o 13:00 będzie ostatni odcinek z Ratcheta i Clanka Crack in Time, a ja dzisiaj nagrywam ostatnią sesję z Jacka i Dextera Zaginiona Granica, tak więc patrzcie, jak to się śmiesznie złożyło, że następna seria będzie już leciała w momencie, kiedy będę ją miał całą nagraną, no nie? Tylko teraz będę musiał poświęcić trochę czasu na zmontowanie tego wszystkiego, ale myślę, że sobie szybko poradzę. Akurat montowanie Jacka i Daxtera Zaginionej Granicy nie jest jakoś super trudnym wyzwaniem. W ogóle montowanie tych serii, co ja teraz ponagrywałem, nie jest jakoś super trudnym zadaniem. Przez chwilę myślałem, że w ogóle źle poszedłem, ale no to nie jest możliwe, że ja źle poszedłem, bo ponieważ tutaj kropka wskazuje, że tam mamy się dostać. Tam jest blokada broni, Jack! Zniszcz tą wymyślną maszynerię i spadajmy stąd! Jack, chyba możesz już używać broni. Dobra, zniszczyliśmy. Ale tutaj rozpierducha na całego teraz będzie. Ja się wolę chyba schować. Co jest grane? Czyżby przyszli nam tutaj na pomoc? Kurde, ładnie. Chyba nie tak to miałem zrobić, tak mi się wydaje, więc cofnę się jeszcze raz. Oj, przy okazji się wyleczę. Dokładnie tak.
No, tam trzeba się dostać. Kurde. Po coś było jednak to, no nie? Dokładnie tak, tu trzeba się dostać. Jack, jesteś przy pałacu? Uważaj, coś się tam dzieje z mrocznym echo. Kurde, trochę przerwałem dialog tutaj Phoenixa. Coś się dzieje tam z mrocznym echo i na tym się skończył dialog. Ops, przepraszam. A, chodzi pewnie o to, że ten stwór tutaj przylezie. Czyli mamy kolejnego minibossa. Ale w dupę dostaję. No i ja też dostałem przy okazji, ja pierdolę. Czyli tak mamy z tym bossem walczyć. Raczej minibossem. Wszystko fajnie, tylko ja nie mogę jakoś szybciej od niego uciec i to jest masakryczne. Mam tylko 4 punkty zdrowia. No to trzeba jakoś tak bardziej zsynchronizować. Najpierw trzeba właśnie użyć spowolnienia, a potem, kurczę. Przygotujmy na razie spowolnienie i zaraz spróbujemy dojechać tą bestię. Albo też tak możemy dojechać śmiecia. Tak przed nim uciekając. Tak też można i to też jest jakaś taktyka. Okej, no to lecimy za nim w takim razie. Mam nadzieję, że tu checkpoint będzie. Powiem wam tak, moi drodzy. Ja tutaj jadę ze spowalniaczem i coś niby mu zadaję, ale to jest masakra w ogóle. Jaki to jest posrany boss, bez kitu. Szajbus jebany. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Wy to widzieliście? Patrzcie, ile on ma HP. Ile on ma HP? On ma dosłownie malutki kawałeczek. Ja zresztą też. Bo ja mam tylko jeden punkcik. Adios, frajerze. Jezus Maria. Ja pierdzielę. Marzenie. Posiąść i władać tą mocą. Jack, jeśli wciąż chcesz mnie powstrzymać, niech ci będzie. Rozgniotę cię jak robaka, którym jesteś. Nie, ja sobie upgrade'uję, kurde, tyle ile mogę, nie? Tu mamy tak, tu mamy tak. Czas starczy. Co tu mamy? Dobra. Bierzemy co popadnie, żeby po prostu być prawie, że fajnie subgrade'owanym. Dobra. Mamy co mamy. Idziemy. Ja pierdzielę, ja myślałem, że tego nie przeżyję, nie? Autentycznie, to był najcięższy miniboss. To koniec, Skyheat! Pochłania olbrzymie ilości mrocznego echo. Spóźniliście się. Echo rdzeń należy do mnie i ja nim władam.
Dzięki niemu moje armie będą niepokonane. A Europa nie tylko przetrwa, ale będzie rządziła światem! Dosyć! Teraz już przesadziłeś. Głupcze! Przecież dopiero teraz poznajemy prawdziwą moc Eko! Raski, to ty wysyłałeś nam te wiadomości. Nie chcę cię zabijać, mój książę. Wciąż masz szansę to wszystko naprawić. Tak, pomogłem im. Nie mogę się pogodzić z krzywdą, jaką nam wyrządzasz. A więc zginiesz wraz z nimi! A teraz będzie wasza kolej! No zrób coś, Jack! Czas poskromić bestię. Ło, co tu się dzieje? Siła technologii aeropanów! Któż ośmieliłby się z nią zmierzyć? Co za wściekłość! Zaiste interesująca przemiana! Ta moc może cię zniszczyć. Żałosne! Nawet nie czuję twoich ataków, robaku! Ej, ja jakby nie wiem, jak mam z nim walczyć, tak szczerze. Nie to, żebym nie wiedział, jak z większością bossów walczyć, ale no... Z mrocznej strony jesteś nikim. Dobra, będę go dojeżdżał w ten sam sposób, co poprzednika. Nie potrafisz stworzyć takich elektrycznych kręgów śmierci jak ten palant. Ono tak, musiałbyś być palantem. Co on robi z tym samolotem? O rany, on go podniósł! Co za przygód, ja pierdolę. Dobra. Widzę mniej więcej... Głosne, nawet nie czuję twoich ataków, robaku. Dobra, ja też... Tam uważam, że jesteś żałosny, ale bez przesady, nie? Jakby nie powtarzaj się, bo to już trochę nudne się robi. Nie da rady go zranić! Może trzeba ogniem zwalczyć ogień! Tutaj przydałaby się moc tego, Dark Jacka, to dopiero by został koleżka pokonany w Trimiga. Dobra, już ma połowę HP zbitą. Jack, pociski nie działają! Lepiej poszukajmy czegoś innego, żeby w niego walnąć. Może ciężarówki? Ciężarówki? No co ty? Daxi, nie przesadzaj. Mam nadzieję, że tutaj skrzynki z amunicją się zrespawnują, bo będzie trochę lipa, jak się okaże, że to była jedyna amunicja, jaką mogliśmy mieć. Bez mrocznej strony jesteś nikim. Szkoda, że tak uważasz. A, on musi w to zaatakować, ale on będzie wtedy HP tracił. Racja, w sumie. Prowokujmy go, żeby on zaatakował właśnie te wszystkie rzeczy, to sam się znokautuje. On trochę działa jak Rhino ze Spidermana jedynki na PS1. Który wtedy też atakował wszystko, co było pod napięciem i sam się znokautował, no nie? Takie śmieszne porównanie. Ja mam władzę. O, tak trzeba go załatwić. Patrzcie, widzicie to? Co się szczerzysz, kurde, boli cię to!
I co? Boli czy nie boli? Patrz na to, widzicie? Dobrze! Bez mrocznej strony jesteś nikim. Im wyżej się wzniesiesz, tym boleśniejszy upadek. Jeszcze nie koniec! Mam tyle mocy, że nawet ty nie możesz mnie pokonać, Jack! Świetnie. Bardzo mądrze, Jack. Bohaterze, podwieźcie. Feniks coraz lepiej łapie skoczku. Feniks, Skyhead ucieka. Zmierza w kierunku Ekordzenia. Przyda wam się dobry statek. Wybierzcie sobie jakiś ze stajni w hangarze. Dzięki. Trzymaj się, stary piracie. Aha, Feniks. I dbaj o Kirę. O nią się nie martw, Narwańcu. Upiorne ostrze da sobie radę. Uważaj na siebie. To zabrzmiało bardzo dwuznacznie, to upiorne ostrze. Czy on coś sugeruje tutaj? To bardzo źle brzmi w tym momencie. Oj, kurwa, bardzo źle brzmi. No ale chyba tu już będzie się szykowała ostatnia misja. Dobra, myślałem, że kurde... Myślałem, żeby kurde już przerwać i... zakończyć innego dnia to, ale nie. Skoro to już jest ostatnia misja, to teraz trzeba, kurde, skupić się i zacisnąć zwieracze i jechać z koksem. Załatw Skyhida, zanim zdąży uciec. Załatwić Skyhida, zanim zacznie uciec. Wykryto nieuprawniony dostęp. What the fuck? Jack. Ja to bym chyba jeszcze raz zaczął, ale dobra, mniejsza już. Ruszaj się trochę, żeby je zgubić. Raczej nam się nie uda. Ja też już w to wątpię, że nam się uda. Skyhead właśnie włączył kolejny teleporter. Za nim! Prawie samolot za pomocą części zapasowej. Jack, załatw Skyhida, zanim zdąży uciec. Żegnaj, Jack. Wykryto nieuprawniony dostęp. Pytanie, czyj nieuprawniony dostęp? Bo jeżeli Skyhida, to tak, to Skyhead ma nieuprawniony dostęp do życia z Jackiem i wszystkimi na jednej planecie. To ma nieuprawniony dostęp, to jest prawda. Ale kurde, to będzie mordęga, nie? Coś czuję, że szybko go nie pokonamy. No lecę za nim, kurde, a co ja robię innego? Namierzymy cię, skurwielu. Nie uciekniesz mi. Nie ma takiej opcji, że mi uciekniesz. Dlaczego nie odpuścisz? To nie ma sensu. Zniszczenie nieuprawnionych użytkowników. No właśnie, Skyhead, to nie ma sensu, że ty tak ten... Że ty tak uciekasz, zamiast się poddać. Jeszcze jedno uderzenie i to coś rozpadnie się pod nami na kawałki! Raczej nam się nie uda! Ostrożnie! Mam ograniczoną ilość części zapasowych!
raczej nam się nie uda! Goń go, Jack! No gonię go, kurde, ej! Co wy, odpierdolcie się ode mnie! Ja pierdziele, ale to naprawdę jest uciążliwe, kurde, ubijanie go. Ja rozumiem, że to jest ostatni boss i tak dalej, ale kurde. On ledwo co dostaje HP. Przecież ja mu prawie w ogóle obrażeń nie zadaję, chyba że... Nie, czekajcie, coś tam zadaję mu, no ale... Bardzo mało to jest. Oprywamy! Pokaż im kilka akrobacji, Asie! Aktywacja środków zaradczych. Trzeba trochę przyspieszyć, nie można tak kurde spowalniać, bo potem właśnie dzieje się, że te drzwi mogą nas przygnieść, a ja bym wolał uniknąć takiej konfrontacji z drzwiami. Dawaj, 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 kurde pierdzielona ręka. Trzeba się przedostać jakoś, kurde. Naprawdę, ta konfrontacja mnie z nim triggeruje nieziemsko, nie? Dobra, jako tako nam idzie. Chociaż wątpię w to, że mogę powiedzieć, że jakkolwiek nam idzie, ponieważ jesteśmy bardzo bliscy zginięcia. Dobra, tam jest jakiś teleporter. Zobaczymy, co, gdzie on nas zabierze. Chwileczkę, Jack. Coś tu się nie zgadza. Skykit prowadzi nas w kółko. No to prawda, prowadzi nas w kółko. I co my teraz możemy na to poradzić, powiedz ty mi? Co my na to możemy poradzić w tym momencie? Przytrzymuj do upiornego ostrza. Cokolwiek on planuje, musimy być gotowi. Okej, tylko najpierw chyba będę musiał... No właśnie, wrócić. Tak mi się wydaje z tego, co tutaj wy mówicie. Psst, tutaj. Uhuhu, dobra, no to zobaczymy, co teraz się będzie działo. Cóż, nadszedł czas. Od tego zależy wszystko, Jack, chłopcze! Powodzenia, Jack. Pomogę ci, gdy skończę z piekielnym kotem. Piekielnym kotem. To niezły piekielny kot. I musimy teraz te czułe punkty atakować jako ostatnia konfrontacja, dobra. Pokaż im kilka akrobacji, Asie! Trzeba będzie atakować dosłownie wszystko. Wszystko, co jest takim mega czułym punktem. Powiem wam szczerze, że jak na ostatniego bossa, to jest całkiem bardzo fajna konfrontacja. Jest dosyć trudnawa, bo ostatni boss powinien być trudny, no nie? Ale jeżeli mam ocenić już tak gierkę w całości, tak jak zrobię to trochę wcześniej, tak jak to zrobiłem w Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic na PS1, to według mnie graficznie gierka wypada bardzo ładnie. Soundtrackowo też. A fabularnie też jest całkiem okej. Okay. Nie jest to zła gra, jak wszyscy opisują w mojej opinii. Serio, naprawdę. Bawię się nawet lepiej w tej gierce niż w Jacku X. Bo do tej gierki to chociaż mam... coś takiego, że jednak chcę z satysfakcją podejść i przejść ją.
A Jacka X'a to trochę momentami za karę przechodziłem dosłownie, także na zasadzie, że trochę mi się nie chciało, ale mimo co robiłem, nie? Nie wiem, po prostu powtarzalność w Jacku X'ie mnie zabija dosłownie wewnętrznie. To mogę tyle od siebie powiedzieć. A teraz kurde won! Chuje jedne. Ja mam nadzieję, że ogólnie wam się ten let's play będzie podobał w całości. Pomimo niektórych czasami moich plątanin, czy jakichś takich kurde chwil ciszy i zastanowienia. Mam przynajmniej taką nadzieję, że wam się to będzie podobać. Namierzyli nas z działek! Poruszaj się trochę, żeby je zgubić! Znowu ruszamy do akcji, przyjaciele! Znowu! Dobrze! Teraz naparzamy w kolejny czuły punkt. Jedziemy z koksem. Nie ma to tamto. Jeszcze jedno uderzenie i to coś rozpadnie się pod nami na kawałki! Trochę się oddalę. Ilość części zapasowych! Dawaj, 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 rozpierdol to, rozpierdol to, rozpierdol to, tyle rakiet. Dobrze. Teraz z drugiej strony, bo chyba to jest z obu stron. Naprawię samolot za pomocą części zapasowych. Masakrują nas! Ja pierdziele, jaka to jest masakra, kurde, czuć, że to jest finał, nie? Ja wiem, że ja się powtarzam, ale kurde... Raczej nam się nie uda! Daxter, nie marudź, będzie dobrze. Nie marudź, Daxter, proszę cię. O, rakieta, rakieta, rakieta. Halo, halo, panie rakieto. Dobrze! Dobrze fest! Podoba mi się to. Już niedużo zostało, jeżeli chodzi o rozpierdolenie tego grata. No dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. I jedziemy z koksem. Atakujemy tutaj towarzystwo. Nie ma to tamto, kurde. Kończymy tę gierę. Dobrze. Elegancko. Trochę ich tu jeszcze zostało, ale to szybko się z nimi rozprawimy, tak mi się wydaje. Zaraz będą 3 godziny dobijać nagrywania. Serio, zaraz będziemy mieli 3 godziny nagrania, dosłownie, jeżeli chodzi o zaginioną granicę i ostatnią sesję. Dawaj, 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 dawaj. No to was nauczy pokory, kurde, przygłupy. Uwędzony jak szyneczka. Uwędzony jak szyneczka. Fajnie to Daxter ująłeś, nie będę tego ukrywał. Śmiesznie. Dobra, sprawdźmy w ogóle, czy aby na pewno wszystko się dobrze nagrywa. Tutaj sprawdzam. I tutaj też sprawdzam i się dobrze nagrywa. Dobra, miałem przez chwilę takiego jakiegoś, nie wiem. Miałem trochę chwilę niepewności. Gościu, nie uniknie cię odpowiedzialności, kara. Stój, 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 stój. Lepiej po dobroci to załatwmy. Niż po złości. Niepotrzebnej zresztą.
cię nauczy! Dobrze! Kolejna rzecz, którą będziemy mogli zniszczyć. Jakieś bariery tutaj teraz są, lol. Co to jest? O, ominąłem te bariery, bardzo fajnie. Raczej nam się nie uda! Damy radę, Daxter, nie narzekaj. Będzie ciężko, ale damy radę. Uda. Dokładnie tak. Znowu kurde. Jezus Maria, to już jest troszeczkę nudne, jeżeli chodzi o to. Ciągle cały czas to samo robimy. W sensie, jeżeli chodzi o te samoloty oczywiście, no bo to, że niszczymy tam jakąś część samolotu tego. Samolotu przeciwnika, no to ja jestem w stanie zrozumieć, ale kurde, znowu tych? Naprawdę? Dawaj, zaraz kolejny padnie. Trzeba będzie sobie, kurde, ubić ich wszystkich rakietami. No mam nadzieję, że się uda, kurczę, bo trochę byłoby słabo. Ale widać, że się udało. Teraz tutaj jeszcze zostało towarzystwo. Towarzystwo od siedmiu boleści, jak to się mówi. Ten kryształ pochłania mnóstwo energii. Rozpoczyna jakąś reakcję łańcuchową. Im więcej energii wchłonie, tym potężniejsza reakcja. Jak tak dalej pójdzie, reakcja może zniszczyć cały świat. Znowu ruszamy do akcji, przyjaciele! Znowu! Trzeba teraz się z tym ekokryształem, znaczy jakim ekokryształem, z tym kryształem trzeba się rozprawić. Co jest grane? Gdzie my jesteśmy? Oj, kurde, coś czuję, że grubo będzie. Ostrożnie, mam ograniczoną ilość części zapasowych. Dobra, spoko, Daxter. Nie załamuj się. Znowu to samo, kurde, znowu jesteśmy w jakimś gównie. Na spokojnie, nikt się tutaj nie śpieszy. Nie mam zamiaru się śpieszyć, bo jeszcze, kurde, oberwę w beznadziejny sposób. A zależy mi, żeby przeżyć. Oddalmy się trochę. Wystarczająco. Raczej nam się nie uda! Dobra, jest po krysztale. Chyba przyda wam się podwózka. Teraz idzie. Feniks, co ty wyprawiasz? Przykro mi, druhu, ale nie możemy pozwolić, żeby Skyhit przyssał się do ekordzenia. Poza tym, jeśli nie ja to załatwię, to kto? Feniks! Nie! Nie ma innego wyjścia. Ja to zacząłem, a więc muszę to zakończyć. Jack, dobrze się z tobą latało. Opiekuj się Kirą, dobrze? A teraz, Skyhit, albo kimkolwiek jesteś, zobaczymy jak latasz z ostrzem w sercu. Feniks! Na moje wąsy! On to zrobił!
Behemoth zniszczony! A to oznacza, że można go zniszczyć. Uważaj, Skyheat! To za Feniksa! Celują Mrocznego z powietrza. Wypróbuj nową broń. O kurde, co tu mamy teraz? O kurde, co to jest? No to teraz, kurde, musimy... Ktoś powstrzyma te obroty! Już mi wywinęło futro na drugą stronę! Musimy teraz, kurde, ogarnąć... co nieco. Bo, jak widzicie, Phoenix się poświęcił, więc wypadałoby teraz za Phoenixa, kurde, dokończyć dzieło i pokonać Skyheada. Skyheada, przepraszam. Ja zawsze, za każdym razem mówię Skyhead na niego, nie wiem dlaczego. Dobra, mogą sobie masakrować, ja mam potężniejsze działo niż oni. Pytanie, co teraz muszę jeszcze zniszczyć? Bo nie wiem. Tu jest jakiś duży punkt, który trzeba zniszczyć. A tutaj? A, tu jest jeszcze. Nie, mroczne echo jest wieczne. Jest najpotężniejsze! Patrzcie na to! Słyszycie? Rdzeń odzyskał równowagę. Odczyty są w normie. Pryzmat jest stabilny, a rdzeń przekazuje energię. Wkrótce eko ujścia na całym świecie znów się otworzą. Gdyby Feniks mógł to zobaczyć. Był dobrym człowiekiem. Oj, straszna szkoda. Feniks poświęcił się za nas wszystkich. Wedle najnowszych danych, burze i trzęsienia ziemi szybko wytracają impet. Wszystko szybko się stabilizuje. Rany! Kiro, przez ciebie... płynie ekoenergia. Chyba zmieniasz się w ekowyrocznie, moja droga. Wielka rzecz! Kiedy ja się naprawdę wkurzę, potrafię się zmienić w potężnego 5-metrowego potwora! Raczej w 3-metrowego, ale wolę cię małego pomarańczowego. I takim też lubią mnie dziewczyny. Rozbitku, jak ci na imię? Ludzie zwali mnie... Tim. Cóż, razem z Timem odczytaliśmy symbole na rdzeniu. Krąg wewnętrzny planety łączył się z innymi liniami energii. Największa z nich prowadzi nad krawędź. A to znaczy... że czeka nas misja poszukiwawcza. Ciekawe, co tam znajdziemy. A nie możemy poświętować zwycięstwa właśnie tutaj? Mamy lecieć nad krawędź. To może być wielka przygoda. Może zechcecie do mnie dołączyć? Cóż, skoro dotarliśmy aż tutaj, a ja właściwie nie planowałem wakacji... Zaraz, chyba nie ustalacie niczego beze mnie, co? Następnym razem chcę głosować! Jasne, Dax. Kto głosuje za wyruszeniem na nową przygodę, podniesie rękę. 2-1, koniec. Przegrałeś! Heja, heja! Macie szczęście, że nie zmieniłem się w potwora. To naprawdę mnie wkurzyło. Dobra, jasne. Rozpoczynamy nową przygodę, ale tym razem wezmę torebkę na pawie. I trochę gazetek. I może tę seksowną piratkę? O, no i poduchę. Od tych podróży boli mi ogon. I więcej przegryzek. Przyda się ta torebka i specjalny grzebień do czesania sierści, kiedy zmienię się w mrocznego potwora. No i oczywiście muszę zabrać mojego miśka prekursora. Bez niego nie śpię. I pigułki na pierdzenie. O, bez nich raczej nie dałbym wam zasnąć. A, tak, byłbym zapomniał. No i oczywiście zabieram konsolę prekursorów, którą zrobił Team. I grę wyścigową Jack X. I trymer do wąsów. Hej, macie gumę do rzucia? Odtyka uszy przy lądowaniu. Moi drodzy, i tymi oto słowami kończymy ten let's play. Fajne w ogóle jest to, że Daxter tak nawiązał trochę do Jacka X w ten sposób, co mogliśmy przed chwilą usłyszeć. No i cóż, nasza przygoda dobiegła końca. Trochę to jest przykre, no bo w sumie tutaj Kira z Jackiem mówili odnośnie nowej przygody, ale tak naprawdę nie dowiemy się, co się tak naprawdę stało. Bo niby wyruszyli na nową przygodę, ale no już nie ma innej gry Jacka, to już była ostatnia gra, którą
ja dumnie nagrałem i jestem z siebie dumny, że cała seria z Jacka została u mnie uwieczniona na kanale. Jedyny teraz występ Jacka, jaki będziemy mogli zobaczyć, to w Heroesów PlayStation Move, których mam zamiar nagrać. I to w tym roku. Ale to jeszcze nie teraz. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Nie wiem, co mogę już powiedzieć. To, co chciałem powiedzieć wcześniej, to mówiłem. Mogę tylko od siebie powiedzieć, że mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten Let's Play. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż na Instagramie powiadamiam was o filmach, jeżeli na YouTube nie dostaliście powiadomienia. A na grupę na Facebooka oraz na Discord, dlatego że się tam integrujemy wszyscy ze sobą i przy okazji was powiadamiam, czy będę danego dnia coś robił, w sensie jakiegoś live'a, czy jakiś odcinek, czy cokolwiek. To by było na tyle. Już nie mam nic więcej do powiedzenia. Uważam, że to jest naprawdę świetna giera. Nieironicznie w tym momencie mówię. Jest na pewno lepsze niż Jack X w mojej opinii. A to już coś oznacza. Mam nadzieję, że seria z Jacka i Dextera wam się podobała na kanale. Mówię tutaj już o wszystkich Let's Playach. Czy to Jack 1, czy to Jack 2, czy to Jack 3, czy to Jack X, czy to Dexter, czy to właściwie ta gra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych seriach na kanale. Zostawiam was z napisami końcowymi. Trzymajcie się i cześć. Elo.